Wśród nas mówiło się, że jeśli przetrwasz pierwszy tydzień w powietrzu, jesteś w miarę bezpieczny. Brytyjczycy byli pewni, że inwazja nastąpi w ciągu najbliższych tygodni, a młodzi rekruci ginęli szybciej, niż dawało się wyszkolić następnych. RAF przegrywał bitwę o Anglię. Byli tacy, którzy mieli wylatanych tylko 15 godzin i musieli brać udział w walkach. Wielu z nich nie wróciło już z pierwszego lotu. Tego dnia niemiecka machina wojenna została skierowana na nowy cel – Londyn. Miliony bomb spadają na naszą stolicę. Inwazja była coraz bliżej. Luftwaffe, bombardując Londyn, próbowała złamać ducha Brytyjczyków. Poza różnicami językowymi i kulturowymi, okazało się, że sposób myślenia mamy bardzo podobny. Chcieliśmy zabijać Szkopów. Września król Jerzy VI złożył Polakom wizytę. Był bardzo dumny. Czuliśmy wtedy, że Polska coś znaczy. Mirosław Fericz, odpowiedzialny za prowadzenie dziennika, postarał się o królewski podpis. Whisky, gin, sherry, cherry brandy. Nie wypiję tego. Messerschmitt. Po niecałym miesiącu aktywności bojowej 27 września polscy piloci zaliczyli setne zestrzelenie. Jednak dumę z niezwykłych osiągnięć przyćmiło tragiczne wydarzenie. Znaleźli paszę. Paszkiewicz, który dokonał pierwszego zestrzelenia, sam został zestrzelony. Był piątym pilotem dywizjonu, który stracił życie. Jan Zumbach uczcił jego pamięć w dzienniku. Był wspaniałym przyjacielem i doskonałym pilotem, kochającym to, co robił. Poświęcił życie lataniu i podczas lotu je stracił. Nie zmarł z przyczyn naturalnych czy w wypadku, ale zginął podczas bitwy, spełniwszy swoje marzenie o zwycięstwie. Twoje miejsce jest w niebieskim dywizjonie. Zapasza. Zumbach przeżył wojnę. Potem zajął się przemytem, był najemnikiem i prowadził klub nocny w Paryżu. Do końca wojny pozostały ponad 4 lata, ale w październiku bitwa o Anglię była już rozstrzygnięta. Większość historyków jest zgodna, że niewiele brakowało, by bitwa o Anglię została przegrana. Możliwe, że języczkiem uwagi okazał się Dywizjon 303. Czuję wielki smutek i żal, że muszę się rozstać z najlepszym dywizjonem w historii RAF-u. Kapitan John Kent miał przejąć dowództwo nad własnym dywizjonem. Jestem niezmiernie wdzięczny, że pomogliście mi przeżyć i pokazaliście, jak walczyć. Daj spokój. Proszę o wpis. Mirosław Fericz zginął w 1942 roku. Koledzy nie zapomnieli o prowadzeniu dziennika w jego zastępstwie. Do końca wojny zapiski zapełniły aż 7 tomów. Dziś nie żyje już żaden z
asów dywizjonu 303, którzy walczyli podczas bitwy o Anglię. Co roku coraz mniejsza garstka weteranów spotyka się przy pomniku polskich lotników w Northolt, by oddać cześć poległym. To mój order Virtuti Militari, który jest jednym z najwyższych polskich odznaczeń za odwagę. A to Defense Medal, czyli medal za obronę. Dostałem go za obronę Wielkiej Brytanii. Mimo poświęcenia polskich pilotów, ich kraj po wojnie nie doczekał się wolności. W lutym 1945 roku alianccy przywódcy spotkali się w Jałcie. Wielka Brytania, która przystąpiła do wojny, by bronić Polski, ustąpiła wobec rosnącej potęgi Związku Radzieckiego. W Jałcie stanowisko Wielkiej Brytanii odwróciło się o 180 stopni. Dla polskich żołnierzy, tak zaangażowanych w wojnę, to był prawdziwy szok. By nie drażnić Stalina okresu wojny, alianci oddali mu kontrolę nad Polską. Marzenie o wolnym kraju, za które tylu ludzi oddało życie, legło w gruzach. Zachodni alianci wygrali wojnę, ale my nie. My przegraliśmy. W czerwcu 1946 roku w Londynie odbyła się wielka parada zwycięstwa. Czesi, Chińczycy, nawet Irańczycy maszerowali przed stojącym na trybunie królem Jerzym VI. Polaków wśród nich nie było. Mój ojciec tylko przyglądał się paradzie. Polaków zupełnie zlekceważono. Jakby nie tylko nie przyczynili się do zwycięstwa, ale w ogóle nie istnieli. To mu złamało serce. Żaden z 200 tysięcy polskich żołnierzy walczących z Niemcami nie wziął udziału w paradzie. Wielka Brytania ich nie zaprosiła, by nie zadrażniać stosunków ze Stalinem. Czuliśmy się zdradzeni przez naszych sojuszników. Byliśmy zupełnie rozbici. Nie wiedzieliśmy, co z sobą począć. Urbanowicza, co z panem? Wróci pan do Polski? W gazetach piszą, że powinniście wracać, żeby odbudowywać wasz kraj. Tu nie macie już nic do roboty. To prawda. Wiecie, dlaczego znaleźliśmy się we Francji, a potem tu. Wy wojnę wygraliście. My przegraliśmy. Witold Urbanowicz wrócił do kraju. Oskarżony o szpiegostwo, musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych. Inni piloci nie mieli tyle szczęścia. Wielu z moich kolegów wróciło, ale większość z nich spotkał smutny los. Dla tych, którzy nie byli komunistami, nie było tam przyszłości. Po zakończeniu wojny nikt nas już tu nie chciał. Not wanted in this country. Wielu pilotów miało problemy ze znalezieniem pracy. Nikogo nie obchodziło, co się z nami stanie. Wszystkim było obojętne, czy zostaniemy tutaj, czy wrócimy do kraju, czy pojedziemy jeszcze gdzie indziej. Nigdy nie byliśmy szczególnie mile widziani przez Anglików. Nie ma co do tego wątpliwości. Zachowywali się wobec nas porządnie, ale to wynikało z dobrych manier, a nie z rzeczywistej sympatii. Nie wiem, dlaczego.